Także hej, cześć, siemanko, witam z Donaldem na serii Osina Map. Dzisiaj zabrałem Dzień Donalda. dobry. Hej, cześć, siemanko, witajcie. Dzisiaj jedziemy sobie talerzować. Jeszcze raz? No cześć. Aha. Palił On sobie siódkę, będzie... piątkę. On sobie będzie talerzował, a ja zjeżdżę tym... Bliznem. Z pola. Sąsiadowym polem. U mnie żniwa 2019 zakończone. 2019. Ja trochę szybciej od sąsiada skończyłem, no ale... Trochę, To ale... szczegół. Ale ile ja roboty miałem w trakcie, co nie? Ale ja jeszcze muszę skończyć sianokosy, belki pozbierać. Tu po kukurydze sąsiad musi zaorać. Po kukurydze muszę zaorać, jeszcze jedno pole po tym pojęciu muszę zaorać. Znowuż roboty. A ja tutaj mam zwapnowany 52 z poprzedniego odcinka. No, 52, no. Też. Tylko, że to jest za numer? 45. Także lecimy sobie pięknie. Trzeba sobie fotkę pyknąć od razu. Ja sobie dawa pnowu, nie wiem kiedy. No to tam sąsiad, masz tak dużo roboty, że ty nawet nie wiesz kiedy wapnować. Nie, to nie mam co wapnować. Łąkę. Ta łąkę będę wapnował, no, bo mi się chce. Trzeba pomyśleć nad zmianą sprzętu, jak ją byśmy przeora. Mieli, bo już... Wiesz, co żeś zrobił? Co ja nic nie zrobiłem? Nie wiem, blaka dostałem. Wiecie, jakie pole mnie kręci? No. 47. Ale tu mówiłeś, że sprzęt. Nie, no nie mam sprzętu. Tak naprawdę to nie mam sprzętu na to pole. Jakby to jakoś w miarę szybko, płynnie szło. Jak ty kupisz tamto pole, no to nie będziesz nic potrzebował. Siadam 60, piną i jadę po kosiarkę. No niestety jestem za daleko od sąsiada, żeby zobaczyć, jak kosi ładnie trawę. A które ty tam? Ej, 45, to nie masz daleko do mnie. A czemu będę kosił trawę? No bo nie ma siana. Nie, bo nie mam TMR-u. Siana nie potrzebuję. Do TMR-u? No, no, nie. Trawa do TMR-u. Też może być. Nie, nie może być. Może. Dobra, żartuję. Wezmę pół przetrząsnę, pół zgrabię tak normalnie i... A jest tak Grześka, opierdzielę? Chłop będzie żar na odcinku. W sumie można, bo Hunter kebaba ja teraz to. Albo dobra, po odcinku. Nie no, możesz. Jest godzina 17, ja wyjeżdżam w pole. Kościółkę. A do 22 zejdzie jak nic. Żeby to skosić, to... No ty tam masz ładny kawałek tego, tej łąki. No. To jaki ładny. Siódka mówi, że ja nie robię, bo stanęła mi w połowie drogi. Tylko zobaczę, jak mój land tu idzie. Jak to idzie te pole. Tutaj. No nie wiem jak ty, ale ja czy już na już polu. To już będzie 7 odcinek. No. Według mojej numeracji to jest 7 odcinek. Tereny. A ten kawałek to nie mój. A to mogę to kupić? Nie. Czyli tam to jest niczyje. Czyli ten mniejszy kawałek, ten o. To se pójdę tak. To na trawę pójdzie, a to na siano. Ja mam chęć kupić to pole, to co widzicie na tym, na ekranie teraz. Mam chęć te dwa pola kupić, co na ekranie jest pokazane.
komuś Ale do sąsiada. sześciunka w palnik dostała. Ile to kosztuje? O, jest. Jakby będzie grać na trudnym, to my szybko na to pole nie zarobimy. Które? Nie, no zobaczysz na odcinku. Mówisz, że Który dzisiaj wyjdzie? cały dzień w Jak? Polsce siedzimy, tak? Tak. No, chciałbym dzisiaj skończyć te sianokosy. Przynajmniej kosić bym skończył, chciał. Już mam 5 minut odcinka. A ja dopiero zacząłem kosić. No a ja ile zrobiłem? Półtorej kółka. Co to Dużo, że jest? zatura nie trafię. Co to jest 28 talerzy? Czterdzieści chyba bezorkowo se walnę. Tylko 52 załoram i 48. Albo wiesz co? Sąsiad. Chyba skepa wywaliło komuś. Czterdzieści osiem co zasiejemy łupinem. Takie małe poletko. 52 walniemy rzepak. A tu walniemy sobie pszenicę albo jęczmień. Tartak, to co to może być? Dobra, ja już jestem. O, dobra. Mówiłem, że A tu myślę. dalej kosze. No co tam? Myślałem, że wywaliło skepa komuś. Nie, tylko się wyciszyłem. Ja jednak postanowiłem sobie 48 zasiać łubinem. Czyli co? A dobra, to nie będę gadał o takich sprawach organizacyjnych stricte. Okej. Okay. Jednak sobie pomyślałem, że jednak spróbuję ten łubi na 48 chociaż. Dobra. No to jest takie małe pole, to tam dużo plonu tego nie będzie. Może tona. Co nie? Czyli wchodzisz w bubin, okej? No, ale ile tam tego będzie z tej 48? Może tona będzie? Jak będzie tona, to będzie dobrze. I co, jednak zmieniamy ten tryb, czy nie zmieniamy? No nie wiem. Miało być, że po tym sezonie. No ja, dobra. Ja tu lecę, tam dziduję 23 na godzinę z tą posiarką. Czekaj, czekaj, bo ja nie wiem, co ja będę w kolejnym odcinku robił. Może orkę? Za No siebie nie jeszcze wiem. nie chcę się brać, bo jeszcze za szybko. Ja tam będę orkę robił już. U siebie przynajmniej. Chociaż nie, ja będę tasował. Jak tam chcesz, sąsiad. No, ja tam sąsiadce sprasuję u siebie trochę. Ale tu będę chciał na przykład, ja teraz będę chciał pierwszy pokos zrobić tej trawy, czyli tutaj skosić pole, W sumie, jak ja to zatalerzuję, to już nie będę miał roboty. znaczy ten kawałek, to nie? Tylko 52 mi zostanie do roboty. Do zaorania i to wszystko. No. I mogę z siewami lecieć, ale to trochę szybko będzie. Czemu do zaorania? To ty tam zaorasz i od razu siewy? Nie. Trzeba.
Także tutaj pięknie sąsiadowi. Przejechał mi tutaj. Nie tobie. Wapno rypłem mu na ziemniaki. Chłop sąsiadowi dał. O Jezu, jaki lag. I Aż sobie kolejny. otworzę tego Grześka, bo ja nie dam rady. Ło, jakie wyprzedzenie. Ja stary kosiłem w tym. Z prędkością milion na godzinę. Znaczy nie milion, ale pokazywało mi 300. Było na liczniku. Zamknąłem licznik. Tak jak ja na Fedbrunie, tak? Kombajnem. No chłop stówę kosił na godzinę. Ale to szło przynajmniej, ja nie. Chłop grzecha tam otworzył. Nie. A ja mam. Ale bez czekolady jest lepszy. Bez czekolady? Jak Grzesiek bez czekolady? Chłop tam Grześkowi czekoladę ukradł. Na razie idzie to dobrze. Godzina 19, ja dalej koszę. To ten kawałek na trawę, to jak dzisiaj skoszę, to będzie git. Ej, teraz kto pamięta Micha, ten zostawia łapkę w dół pod filmem. O ty. No ja nie pamiętam, to zostawię łapkę w górę na przykład, to nie? Ej, to był w ogóle żyd jak nic. Mówisz? Pamiętasz, żeśmy kotlety żulili? Co? Pamiętasz, żeśmy kotlety żulili od matki? O Jezu, mnie to kurna rozkleiło. Ja mówię, kiedy będę kochał, to on nie wiedział, o co chodzi. Co nie, a tam chyba jego siostra była, czy kto, nie pamiętam. Jo, bo na sklepie gadaliśmy, nie? No, i tak gdyż ty I się ktoś odebrał od niego. Kiedy, nie, i ten. Ty się mnie pytasz, kiedy będą kotlety, co nie? A tam u nas, a jakie kotlety, co nie? A, ty, a chłop mówi do niej, że zrobisz nam kotlety, damy ci dychę. Ona, okej. Ale do dziś nie dostałem tych kotletów. Co? Dziś nie dostałem, do dziś nie dostałem tych kotletów. No, one idą pocztą polską, to wiesz. A może zatrute były? Nie wiem. Może chłop na poczcie polskiej spróbował, wiesz. A ja się go pytam, ty, kiedy będą kotlety? On chłop nie wiedział, o co chodzi. No. Nie, to ty, kiedy będą kotlety? No i nie, nie wiem, no. A on jakie kotlety? Tak, Kasper do mnie mówi tak. Kiedy, Donald, kiedy będą kotlety, co nie? A ta od niego odbiera, odebrała akurat, co nie? No. Mówi, jakie kotlety? Jak chcecie, to mogę wam zrobić, tylko musicie mi zapłacić. Ja tam było. Damy dycha, co będzie, nie? Dychę daj, to dzięki. Ja mam zrobić, tylko zapłać to. A chłop mówi do tej, do tej siostry, jego, gdzie młody? A ona mówi, na boisku. Na boisku. Ona to tak gadała, jakby, nie wiem, miała 500 lat. Jakby tak, mamusia jakby. Jakby jej życie. Młodego nie ma, a gdzie jest? Na boisku.
No tak, jakbyśmy ją wkurwiali trochę. To były jajca. Kiedy kiedyś to było? 70 pingu i lagi. No, fajnie, tak? Chłop nie wiedział, co to lag. Jakby grał w 15, to bym wiedział. A to, że nie grał, to nie moja wina, że go rodzice nie wychowali grać w Farminga. Ty wiesz, że ja jestem najlepszy farminga? Bo zawsze jak pytasz na Skąd? stream... Co? Skąd, z Wiochy? Nie. Ja zawsze się na streamie pytam, od której wersji zaczęli grać farminga, nie? Wszyscy 11, 13 podają, mówię. Mówię. Wszyscy 11 albo 13 zawsze podają. No. A ja zjeżdżam, bo pierwszy pokos zrobiłem A ja i do drugi nich się zawsze zrobiłem. mówię... Zawsze do nich mówiłem... To wy nie macie ze mną szans, ja gram od Landwirtschaft 2008. A to nie grasz od FPS-a. No bo to jest LS, a nie FPS. Landwirtschaft. W 2008 to ja w ogóle nie grałem, ja się tylko uczyłem grać. Ej, no wyłącz się! Kurna. W Jedynka 2008 nie grałem, kurwa. ale się uczyłem grać, czyli to się tak liczy jakby grać. Tak już Nie, sam to w sobie mówię. ósemce to ja już panie belki ładowałem na klawiszach. O Boże, ty. To ja tam nigdy nie robiłem tych belek, bo to tak perfidnie mnie to Wiesz, ja wkurwiało. też je lubiłem, ale tylko tak powiedziałem. Sąsiad, ja mam może z pół pola dopiero zrobionego. Aha, a ile masz minut? Tam było z 10, to jest 7, to 17. Chłopak Kurna, się... FIFA odczepiłem. Jeszcze Jak kółko i chyba jechałem. skończymy. Skończę robotę. Jechałem ze Sipmą kosiarką i się oczywiście. odczepiła. Sama z siebie. Ja nie wiem, co się z tym Sipą stało. Sąsiad, bo ty... Ja na razie Sipmę próbuję przewrócić do życia. Idziemy spać. Czekaj, Sipma, powstań. Z martwych. Kurna, sześciutka leży, chodź tu. Ona tu za sześciutki. To ten chłop zrobił. Chodź. Ob! Ten... Coś ty zrobił? Ej, bo ja wyjść nie mogę stąd. A ja w środku jestem, nie? Ja jestem. Bo ja kamerą nie mogę się obrócić. O! Wyskoczyłem. Chłop to z tą sześciątką zrobił. Dobra, tam. Nie płacz. Resetuj. Do mojego sąsiada? Co? Mój sąsiad. Czyś ty to zrobił? No co miałem zrobić? Zresetować. Ale jak ty żeś to zrobił? To ja nie wiem. No wiesz, stary Mary, hokus pokus. Twoje. Hokus pokus, stary Mary, twoja stara to twój stary. No i wiesz. Dobra, może być. Nie, chociaż wolałbym to. Ta stara częściej w domu jest jak stary to. Czy ja mam wrażenie, czy ty mnie podsłuchujesz? Ale to było najlepsze. Chiński zlew. A tak rozwoja był. No wiem. Krzywa dziura w pizdzie. Nie, to była krzywa wieża w pizdzie. Pamiętasz? Był ja tam. Mam nawet brulaszek z krzywej wieży.
Boże. Kurwa, se uplułem jaja. Dla kogo? Co? Co? Halo, mikrofon? Halo, mikrofon? Coś no, kurwa trzeba wymienić, bo przerywa. O Boże, że tu dalej na tym jest, na kierunku. Akumulator się nie rozładował jeszcze? Tylko jak tam krówska. Ładnie tonę obornika. Ciul. Wie tam. Wystarczy. Kurde, słomciar. Co? Ja zjeżdżam do domu. Starczy na odcinek tyle roboty już. Ile tam mów? Ujesz. 22 minuty, to starczy. Bo to talerzowanie jest nudne. Ja zjeżdżam, bo jutro będę talerzowo dalej. Jeszcze z 10 minut bym miał po robocie, no ale no nie chce mi się już. Bo wtedy ujdziemy na odcinku, nie będę miał nic do roboty. O Boże! No musiałem, gościu! Pa, coś zrobił. Tepnij się do 55. No powiem ci, że no ale żeś normalnie przewałował chłopowi te zimloki. No ale zobacz, ile koksu na tych ziemniakach leży tu. Czekaj jeszcze raz. Daj mi wysięć. Ty no, tak powiem ci, że sąsiadowi dał. O, dzięki za wapno. Pięknie. A co, kłączym ten odcinek? Nie no, wiesz, z godzinę jeszcze możemy pograć. Ja mogę. No ale na tym odcinku już nie. No ale nie, czekaj. Ty, ja muszę się przebrać. Nie, tego nie było, przepraszam. Halo, mikrofon. Halo, mikrofon. Halo, mikrofon. No dobra, możesz kończyć. Dobra, także to było na tyle z tego pięknego, cudownego i sąsiadowego odcinka. No, co? Jak się wydarł chłop, jakby tam zobaczył klatę. O Boże. To co, alpaka Albert był. Także ja muszę zobaczyć mój licznik subów i potem możemy kończyć. Ale muszę Lev Kanta zobaczyć, potem możemy kończyć odcinek. To no. O! Także hej, cześć, siemanko, witajcie, to było no tyle z tego odcinka, na razie, dzisiaj ze mną był najlepszy life sąsiad Donald. Life is life. No, 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 no. Co? Co? Dobra, sąsiad, koniec. Bo to już za głupie jest.